Was w dzisiejszych szkółkowieściach. Dziś będziemy mówić o miłości. Czym jest miłość? Zobaczmy. A co to jest miłość? Miłość to jest na przykład wtedy, kiedy bardziej się troszczysz o kogoś niż o siebie. Miłość to jest wielkie uczucie. Miłość to chęć przebywania z drugą osobą, troska oraz tęsknota za nią. Miłość to motyle w brzuchu. Zaprosiłem dziś do szkółkowieści osobę, która ma w sobie tyle miłości, że zrezygnowała z założenia rodziny i poświęciła się ludziom. Siostra Aniela Kawulok. Siostro, co robiła siostra przez lata swojej służby? Ja przez wszystkie lata mojej służby pracowałam w domu opieki. A w domu opieki, wiecie, mieszkają starsi ludzie potrzebujący pomocy, wsparcia. Są samotni, więc nieraz trzeba tym ludziom pomagać się czy ubrać, umyć, podprowadzić. Ale przez te wszystkie lata byłam szczęśliwa i cieszę się bardzo, że mogłam pracować i zajmować się tymi słabymi, chorymi ludźmi. Za to Bogu dziękuję. Coś mi się zdaje, że to był dom opieki w Węgrowie, a mój tata był siostry praktykantem. No dobra, drugie pytanie. Jaka jest siostry definicja miłości? Definicja miłości to jest uczucie czynienia dobra, zrezygnowania z samego swoich ambicji, z samego siebie. Miłość to jest wychodzenie naprzeciw drugiemu człowiekowi. Miłość to jest najpiękniejszy dar, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi. Piękna definicja. A czy ma siostra swój ulubiony werset biblijny albo biblijną historię o miłości? Najbardziej lubię z Ewangelii Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Właśnie ta Boża miłość, która nas otacza, że Pan Bóg zesłał swojego Syna na tą ziemię, aby nas zbawić, nas grzesznych. A z drugiej strony bardzo też historię lubię o miłosiernym Samarytaninie, gdzie też człowiek zrezygnował w swojej podróży z dalszej, aby pomóc pobitemu, biednemu człowiekowi, opatrzył jego rany i pomógł mu, nawet zapłacił. Ta miłość przewyższyła wszystko. O, historia o miłosiernym Samarytaninie. Też bardzo ją lubię. A dzisiaj dzieci już słyszą ją w szkółkowieściach. Jestem znawcą pradawnego prawa i słowa Mojżesza studiowałem przez całe moje życie. A jednak czuję się niższy w mądrości w stosunku do Jezusa, który jest o wiele młodszy ode mnie. Pewnego wieczoru, gdy miałem ku temu okazję, zapytałem Go, co mam czynić, aby mieć życie wieczne. On ze swojej strony mnie zapytał, co jest napisane w prawie. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całej Twojej siły, a bliźniego swego jak siebie samego. Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Ale kto jest moim bliźnim? On odpowiedział mi jedną ze swoich przypowieści. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze zadali mu rany i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, który pracował przy świątyni, gdy przyszedł na to miejsce, minął go. Przechodził również obok niego pewien Samarytanin. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego
i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem dla odkażenia. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i poprosił gospodarza, aby troszczył się o niego. Zapłacił, obiecał jeszcze więcej pieniędzy przy swoim powrocie, gdyby te nie wystarczyły. Któż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Ten, który mu okazał miłosierdzie, musiałem odpowiedzieć, chociaż chodziło o znienawidzonego Samarytanina. Idź i czyń to samo, powiedział mi Jezus z przelotnym uśmiechem. To tak, jakby Jezus powiedział mi: pomóż swojemu wrogowi. Byłem w szoku. Ale teraz już wiem, że właśnie na tym polega prawdziwa miłość. Aby dobrze postępować wobec wszystkich, a nie tylko wobec przyjaciół. Wracamy do rozmowy z siostrą Anielą. Siostro, jaką radę siostra by dała naszym widzom na temat miłości? Aby zawszeście były grzeczne, miłowały się nawzajem, widziały swoich kolegów, bliźnich, wychodząc jeden drugiemu naprzeciw, pomagali sobie i uśmiechali do siebie, bo to też jest okazanie miłości. Siostro, to była bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo dziękuję za wizytę w Szkółko Wieściach. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. A teraz wybierzmy się razem do warsztatu Cieśni Józefa. Kombinerki i pomocny dziadek. Dziadek, a umiesz zrobić serce z drutu? Bo dzisiaj rozmawialiśmy o miłości. Jak się uda, to zrobimy. Wyszło ci piękne serce. Może je wsadzić do doniczki z kwiatkiem. Teraz bierzemy wazie i będę próbował owinąć to serce waziami. Powstało nam piękne serce, połączenie miłości i wiosny. To już koniec na dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że miłość jest najważniejsza. Do zobaczenia za miesiąc. Cześć!